Może nawet trudno w to uwierzyć, że jest 10 września dzisiaj. Wydaje się, że jest może lipiec albo sierpień. Zakończył się sezon na kąpielisku. Nie bardzo to widać, że zakończył się sezon. Bo dużo osób wciąż wchodzi do wody i my dzisiaj też to zrobimy, ale zrobimy to z innego powodu. Wyjdziemy tam razem z Pawłem i zrobimy to, żeby wyrazić coś bardzo istotnego. Oczywiście dzisiaj wiele osób wchodzi, żeby też wyrazić, że potrzebują ulgi w tej wodzie, że potrzebują się jeszcze ochłodzić. I wcale się nie dziwię, taka okazja może się jeszcze długo nie powtórzyć. Ale nasze wejście będzie się trochę różniło. Dlatego, że wejdziemy tam w ubraniu. Jesteśmy dzisiaj elegancko ubrani, mamy wytresowane spodnie, mamy eleganckie koszule. Ale nie to ubranie ma dzisiaj kluczowe znaczenie. Bo jest jeszcze inne ubranie, które ma dzisiaj o wiele ważniejsze znaczenie. To ubranie może nam trochę nawet dzisiaj przeszkadza, bo jest ciepło, krępuje nas, trochę się może nawet pocimy z tego powodu. Może nawet jak wejdziemy do wody, to to ubranie trochę się zużyje, bo może ta woda, która tam jest, nie będzie miała dobrego wpływu na to ubranie. Ale jest takie ubranie, które nigdy się nie zniszczy. I o tym ubraniu będziemy dzisiaj słuchali i czytali. I zobaczmy to, o co chodzi z tym ubraniem. Liście apostoła Pawła do Galacjan. Jeżeli ktoś nie ma swojej Biblii, to tam z tyłu, z tej strony są Biblie na stołach, można je ze sobą zabrać. Więc jeżeli ktoś nie ma w domu swojej Biblii, to są to bezpłatne egzemplarze, więc można z nich korzystać nie tylko dzisiaj, ale także później. I zobaczmy fragment z listu do apostoła Pawła do Galacjan, to jest trzeci rozdział. Trzeci rozdział, werset 27. Czytamy tam takie słowa, bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. I to są słowa apostoła Pawła do wierzących w kościoła w Galacji. To był taki region, w którym było więcej kościołów. Paweł napisał, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyodziali się w Chrystusa. Więc to jest to szczególne ubranie, w którym my dzisiaj wejdziemy do tej wody. Ale zanim to zrobimy, to zobaczmy, o co w ogóle chodzi z tym ubraniem. Wielu z nas chodzi w taki sposób ubranych już od wielu lat, niektórzy może trochę krócej. A być może są tacy wśród was, którzy jeszcze nie wiedzą, o co z tym ubraniem chodzi. Więc ogłębimy się najpierw kontekst słów apostoła Pawła, a potem wrócimy do tego ochrzczenia i do tego przyodziania. Wcześniej w tym samym liście Paweł pisał o roli Bożych obietnic i o roli Bożego prawa, więc to ochrzczenie w Chrystusa w jakiś sposób wiąże się z Bożymi obietnicami i z Bożym prawem. I w naszym kraju Bóg i chrześcijaństwo kojarzą się często z przykazaniami. Bardzo często, jeżeli ktoś słyszy Bóg, ktoś słyszy chrześcijaństwo, myśli sobie dekalog, 10 przykazań. Może nie każdy potrafiłby je powtórzyć, szczególnie w takiej kolejności, w jakiej one są zapisane, ale wciąż nawet niewierzący słyszeli o 10 przykazaniach. I takie skojarzenie z Bożym prawem wpływa na zrozumienie tego, czym jest chrześcijaństwo. Bo dla wielu osób dzisiaj chrześcijaństwo to jest przestrzeganie przykazań. Uważają, że to jest istota chrześcijaństwa, że nasze życie wieczne zależy od tego, w jaki sposób my będziemy przestrzegać przykazań. Czy nam się to uda, czy nam się to nie uda. I sporo osób myśli sobie, że jakoś mi się to udaje. Ja kiedyś też tak myślałem, że mi się to udawało. Ale jeżeli ktoś tak uważa, to wynika to tylko z tego, że ogranicza zrozumienie tego, czym jest Boże prawo. Jest nawet taka skrócona wersja 10 przykazań, sprowadzona do 2 przykazań. I to nie tych, o których mówił Jezus, bo Jezus mówił o tym, że 10 przykazań można sprowadzić, czy całe prawo można sprowadzić do 2 przykazań najważniejszych, czyli przykazania miłości Boga i miłości bliźniego. Ale ludzie zrobili sobie swoje streszczenie tego, czym jest Boże prawo. I niektórzy uważają, że żyją według dekalogu, dlatego że nikogo nie okradli i nikogo nie zabili. Zdarzyło mi się coś takiego słyszeć. Takie ludzkie skrócenie, streszczenie tego, czym jest Boże prawo. Może żartobliwy przykład, ale on pokazuje, w jaki sposób ludzie obniżają Boże wymagania. Bo to jest jedyny sposób, żeby wciąż utrzymywać sobie nadzieję na życie wieczne w oparciu o to prawo. Kiedy my obniżymy Jego wymagania. I dla wielu ludzi chrześcijaństwo sprowadza się właśnie do tego. Do przestrzegania przykazań, do bycia dobrym człowiekiem, do nadziei na życie wieczne z Bogiem w tym, że jest się dobrym. Nic bardziej mylnego. To nie jest chrześcijaństwo. I zobaczymy, co Słowo Boże mówi o takiej postawie. Zobaczmy ten sam rozdział, 10 werset. List do Galacjan, 3 rozdział, 10 werset. Natomiast na tych wszystkich, którzy nie polegają na uczynkach prawa, ciąży przekleństwo. Napisane jest bowiem przeklęty każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje wykonać księga prawa.
robi się gorąco. Nawet goręcej niż tutaj dzisiaj pod tym niebem. Bo okazuje się, że poleganie na uczynkach sprowadza przekleństwo. Bo przeklęty jest każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, o czym mówi ta księga prawa, całego Bożego prawa. I to przekleństwo jest karą za złamanie prawa. Ostateczną karą jest oczywiście wieczne potępienie i taki wyrok ciąży na tych, którzy nie wypełnią całego Bożego prawa. Niektórzy uważają, że tylko najgorsi przestępcy będą w taki sposób ukarani. Że może tylko ci, którzy nawet tutaj na ziemi trafili do więzienia na długie lata i nigdy nie zmienili swojego postępowania. Ale ten fragment mówi o ludziach, którzy polegają na uczynkach prawa. Więc pod przekleństwem są nie tylko ci, którzy otwarcie łamią Boże prawo, którzy wyciągają swoją pięść do nieba i są w otwartym buncie wobec Boga. Pod przekleństwem są też nie tylko ci, których to prawo nie obchodzi, którzy w ogóle nie próbują nawet podobać się Bogu. W tym fragmencie widzimy, że pod tym przekleństwem są właśnie ci, którzy polegają na przestrzeganiu przykazań. A więc ludzie, którzy próbują i starają się ich przestrzegać. Oni są pod przekleństwem, bo polegają na swojej sprawiedliwości. Ja taki byłem. Ja kiedyś byłem pod tym przekleństwem Bożego prawa, bo wydawało mi się, że udaje mi się spełniać te przykazania. I dla wielu to właśnie jest chrześcijaństwo. A tak naprawdę to, co jest dla wielu chrześcijaństwem, jest przeklętym życiem. Jest życiem pod przekleństwem z perspektywą wiecznego sądu. Więc o co chodzi z tym prawem? Po co w ogóle Bóg je dał? I jak się to ma do dzisiejszego chrztu? Otóż Boże prawo ma swoją rolę, ale nie jest to taka rola, o której wydaje się wielu ludziom, że do tego to służy. Nie służy do tego, żeby osiągnąć życie wieczne przez przestrzeganie tego prawa i żeby to udowodnić, to Paweł w tym liście zwraca uwagę na to, co było przed prawem. Bo to nie jest tak, że prawo było, Boże prawo, czy dekalog właściwie, był cały czas. Jeszcze 400 lat wcześniej Bóg obiecał coś Abrahamowi. Był taki człowiek, którego sobie wybrał i coś mu obiecał. I kiedy Abraham uwierzył Bogu w tę obietnicę, to Bóg uznał to za sprawiedliwość. Bóg uznał tego człowieka, Abrahama, sprawiedliwym, dlatego że on uwierzył w to, co Bóg mu powiedział. Nie tyle dlatego, że Abraham uwierzył, że Bóg istnieje, bo to niczego nie zmienia. Wiele ludzi uważa, że Bóg istnieje, to nic nie zmienia. Ale Abraham uwierzył w Boże Słowo, w jego obietnicę. Uwierzył, że Bóg wypełni swoje obietnice i polegał na tych obietnicach w swoim życiu. I Bóg wtedy wybrał sobie tego Abrahama, to było dawno temu oczywiście, ale to ma wpływ na nas dzisiaj, dlatego że nie chodzi tylko o niego. Nie chodzi tylko o niego, czy tylko o jego rodzinę. Chodzi o błogosławieństwo, które Bóg obiecał jemu i jego potomstwu. A szczególnie błogosławieństwo obiecał przez potomka, który przyjdzie z jego linii. Więc nie chodzi tylko o tego człowieka Abrahama, nie chodzi tylko o jego rodzinę. To jest historia o Bożym błogosławieństwie dla świata. Dla świata, który jest pogrążony w ciemności. Jest już od początku stworzenia, kiedy Adam i Ewa upadli i jest aż do dzisiaj pogrążony w ciemności. I właśnie z powodu tego grzechu Bóg dał Izraelitom swoje prawo. I dał to prawo 400 lat po Abrahamie. Więc najpierw obietnica, a potem prawo. Najpierw obietnica licznego potomstwa, błogosławieństwa, a dopiero później Boże prawo. W tych obietnicach nie było żadnych warunków. Bóg po prostu powiedział, że będzie błogosławił, a później dał swoje prawo i później też powiedział o tym, że to przez potomka, przez tego, który przyjdzie, wypełni to prawo. I o tym mówi też werset 19, że prawo było dane z powodu przestępstw i zostało dane aż do przyjścia potomka, którego dotyczy obietnica. Bo rolą prawa jest ukazanie potrzeby ratunku. W 21 wersecie czytamy, że gdyby prawo mogło ożywić, gdyby mogło dać życie, to usprawiedliwienie byłoby faktycznie z tego prawa. Więc prawdziwym zadaniem prawa było to i jest wciąż to, żeby przygotować ludzi na tego, który może ożywić, na wiarę w tego, który może ożywić. I zobaczmy to w wersetach od 22 do 24. Czytamy tam, że Pismo zamknęło wszystko pod grzech, aby obietnica z wiary w Jezusa Chrystusa została dana wierzącym. Zanim zaś przyszła wiara, byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do tej wiary, która potem miała być objawiona. Tak więc prawo było naszym pedagogiem do Chrystusa, abyśmy z wiary byli usprawiedliwieni. I tutaj na kilka sposobów czytamy o tym, że prawo miało nas do czegoś przygotować. Miało przygotować nas na Chrystusa.
bo prawo trzyma w zamknięciu aż do objawienia się wiary i jest pedagogiem, jest przewodnikiem do Chrystusa, żebyśmy my mogli być usprawiedliwieni z wiary. I wracając jeszcze na chwilę do tych Izraelitów, Bóg dał swoje prawo Izraelitom wtedy, kiedy uwolnił ich z niewoli. To nie było tak, że dał im prawo, żeby oni się uwolnili. Bóg dał im prawo po tym, jak ich uwolnił. Więc powinni być Bogu wdzięczni za to, co zrobił, że są w końcu wolni. Powinni chętnie wykonywać wszystko to, co Bóg im polecił i bardzo chętnie powiedzieli, że to wszystko zrobią. Powiedzieli na pustyni, wszystko, co nam nakazujesz, uczynimy, ale potem co chwilkę buntowali się. Buntowali się, bo nie ufali Bogu, że może ich zaopatrzyć na pustyni. Więc narzekali, że umrą z głodu, mówili, że chcą wrócić do Egiptu, narzekali na Mojżesza, którego Bóg ustanowił ich przywódcą, tworzyli sobie bożki, którym się kłaniali. Więc ta historia wyraźnie pokazuje, że prawo nie jest w stanie uczynić sprawiedliwymi. Nawet te osoby, które chciały i mówiły, że chcą wypełnić to wszystko, bo cały czas byli nieposłuszni. I podobnie jest z nami. Mniej lub bardziej wiemy, czego Bóg oczekuje i co się Bogu podoba, a co się Bogu nie podoba. Jeżeli wiemy, że Boże prawo to jest coś więcej niż nie zabijaj i nie kradnij, to wiemy, że tak nie żyjemy. Wyraźnie widzimy, że Boże prawo nie doprowadzi nas do sprawiedliwości, ale nie taka jest jego rola. Bo to prawo, Boże prawo miało nas trzymać pod strażą. Miało nas przygotować na nadejście wiary Chrystusa. I Paweł pisał ten list do Galacjan, czyli do kościołów, które składały się głównie z pogan. Nie z Żydów, nie z tych, którzy byli częścią tego Izraela, ale z pogan. Ale ich też można było tutaj opisać jako tych, którzy byli trzymani pod tą strażą, więc ta prawda ma także zastosowanie dla nas dzisiaj. W każdym czasie i dla każdego narodu. I Paweł nazwał to prawo pedagogiem. W innych tłumaczeniach pojawia się słowo wychowawca albo też przewodnik. Pedagog kojarzy nam się z osobą, która jest w szkole, jest nauczycielem. Początek września mamy, więc szczególnie dla dzieci jest to na czasie. Ale to słowo pedagog wtedy miało inne znaczenie. To była osoba, która opiekowała się dzieckiem od maleńkości do dorosłości. I to był człowiek, który zwykle był sługą, więc mówimy tutaj o domach, o rodzinach, które miały swoją służbę. I to był człowiek, który opiekował się dziećmi pana tego domu. Prowadził je do szkoły, odprowadzał ze szkoły, pilnował ich też w domu, upewniał się, żeby spełniali swoje obowiązki, stosował dyscyplinę, zwykle taką surową dyscyplinę. I dzieci, które były pod opieką takiego pedagoga, wyczekiwały momentu, czasu, kiedy zostaną uwolnione, kiedy w końcu nie będą pod taką strażą. Dlatego Paweł używa tego obrazu, bo podobnie jest z Bożym prawem. Ono ma swoje zadanie do pewnego czasu i ono też jest surowe. Ono wisi nad nami, jego kara, jego wyrok wisi nad nami. Ale to, co jest negatywne, to jest coś pozytywnego w tym, dlatego że pozwala to zobaczyć, że potrzebujemy kogoś, kto nas uwolni. I prawo nas do tego kogoś prowadzi. Prowadzi do Chrystusa. Żebyśmy byli usprawiedliwieni z wiary. Wtedy nie będziemy już pod opieką tego prawa. W jaki sposób to się odbywa? W jaki sposób Jezus usuwa to przekleństwo prawa? W jaki sposób usuwa to zamknięcie, otwiera to zamknięcie spod tej straży? Wcześniej w 13 wersecie czytamy, że Jezus sam stał się przekleństwem. To jest sposób, w jaki On uwalnia z tego przekleństwa prawa. Że sam przyjmuje je na siebie. Chociaż jako jedyny był sprawiedliwy, jako jedyny wypełnił całe Boże prawo, to przyjął na siebie karę za jego złamanie. Wszedł w nasze miejsce, żebyśmy my mogli wyjść z tego zamknięcia, z tego więzienia. Bo On już przyjął cały wyrok. I zrobił to po to, żeby przyszło błogosławieństwo. To błogosławieństwo, które Bóg obiecał Abrahamowi. Bo Jezus jest tym obiecanym potomkiem, przez którego przychodzi błogosławieństwo. I to błogosławieństwo przychodzi na tych, którzy wierzą w spełnienie tej obietnicy w Jezusie. Dlatego usprawiedliwienie jest z wiary. Bo Boża obietnica była przed prawem, a prawo zostało dane, żeby wskazać na tego, który to prawo wypełni i przez cudego wypełni też obietnicę. Jak mówi werset 26, jesteśmy synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Kiedyś byliśmy jak te dzieci, które były pod strażą pedagoga, były trzymane pod strażą, chociaż i tak buntowały się przeciwko prawu. I prawo nie mogło nas zmienić. Nie miało takiej mocy, żeby zmienić nasze życie. Więcej o tym mówi początek kolejnego, 4 rozdziału, że kiedy byliśmy pod opieką prawa, byliśmy w niewoli żywiołów tego świata.
Niby wiedzieliśmy, co jest słuszne, co powinniśmy robić, ale nie byliśmy w stanie. Dlatego Bóg musiał posłać swojego Syna, który podlegał prawu i który to prawo wypełnił. I zrobił to po to, żebyśmy my mogli dostąpić usynowienia, żebyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi przez wiarę, nie przez uczynki. Bo to dopiero wtedy w taki sposób człowiek staje się dzieckiem Bożym. Czyli Jezus wszedł w nasze miejsce, bo przyjął przekleństwo, które należało się nam. A Bóg uczynił nas dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa. My weszliśmy w Jego miejsce. Zostaliśmy w Nim ochrzczeni, zanurzeni. Bo takie jest znaczenie tego słowa. Ochrzczony oznacza zanurzony. I o tym mówi dalszy werset 27. Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. I to ochrzczenie, czy też zanurzenie mówi przede wszystkim o tej zamianie. O tym, że Jezus przyjął na siebie karę za nasze grzechy, za czyjeś grzechy, a osobie, która wierzy, zostaje przypisana Jego sprawiedliwość. I to dzieje się wtedy, kiedy ktoś zawierza Jezusowi. Kiedy położy w Nim swoją nadzieję na życie wieczne z Bogiem. I do tego nie jest potrzebne zanurzenie kogoś w wodzie. To nie jest coś, co może uczynić kogoś zbawionym. To, co zaraz zrobimy, to po prostu wyraża to, co się już wydarzyło. Że Jezus Chrystus uczynił sprawiedliwym Pawła, który w Niego uwierzył. Natomiast apostoł Paweł pisał do wierzących w Kościele, więc do ludzi, którzy już dali się ochrzcić. I z tego powodu mógł napisać, że wszyscy, którzy zostali ochrzczeni, przyodziali się w Chrystusa. I to nie zanurzenie w wodzie sprawiło, że przyodziali się w Chrystusa, ale skoro byli już ochrzczeni, to znaczy, że wcześniej uwierzyli i zostali przyodziani w Jego sprawiedliwość. Bo bez tego chrzest nie miałby sensu. I dlatego apostoł Paweł może używać tego słowa ochrzczeni w dwóch znaczeniach. Przede wszystkim w znaczeniu ochrzczenia czy zanurzenia w Jezusa, w Jego sprawiedliwość, w Jego śmierć i zmartwychwstanie, ale również właśnie w tym sensie chrztu wodnego, bo jedno ściśle wiąże się z tym drugim. Jeżeli ktoś został zanurzony w wodzie, to już wcześniej został zanurzony w Jezusa. Więc to zanurzenie w wodzie jest obrazem tego, co już wydarzyło się w duchowej rzeczywistości. Ten chrzest nie ma mocy sprawczej, jest symbolem, który wyraża tę rzeczywistość. Tak jak z innego przykładu, innej ceremonii, z ceremonii zaślubin, obrączki wyrażają zawarcie małżeństwa. Jeżeli ktoś założy sobie obrączkę albo drugiej osobie, to jeszcze nie czyni nikogo mężem lub żoną. Ale to wyraża to, że jeżeli dwie osoby sobie ślubują przed świadkami, to stają się wtedy małżeństwem. Obrączki obrazują tylko, że dwoje ludzi zawiera małżeństwo. I podobnie jest chrzestem. Chrzest wyraża, że człowiek przyodział się w Chrystusa. I dzisiaj przez swój chrzest Paweł wyrazi, że nie polega już na własnych uczynkach. Że jego nadzieją na życie wieczne nie jest jego posłuszeństwo wobec Bożego prawa, bo zawierzył Jezusowi. Temu, że Chrystus wykupił go z niewoli tego prawa, z tego zamknięcia, w którym wcześniej był. I to doskonałe posłuszeństwo Jezusa uczyniło go sprawiedliwym w Bożych oczach. Bo ten, kto jest zanurzony w Chrystusa, przyodział się w Chrystusa. Więc ma na sobie szczególne ubranie, o wiele lepsze niż te eleganckie koszule czy spodnie, które dzisiaj mamy. Tym ubraniem jest sprawiedliwość Chrystusa. Bo Paweł i my mamy świadomość, że nie mamy własnej sprawiedliwości. A usprawiedliwienie z wiary usuwa ciążącą wcześniej karę. Ale nie chodzi tylko o to. Nie chodzi tylko, żeby usunąć tą karę. Chodzi także o błogosławieństwo. Bo ten, kto jest w Chrystusie, otrzymuje Boże błogosławieństwo. Staje się dziedzicem. Ten, który otrzymuje Boże obietnice, jak czytamy później w 29 wersecie. Staje się częścią wielkiej Bożej rodziny. Otrzymuje Ducha Świętego, czyli Bożą obecność w jego życiu. I ten Duch Święty uzdania tego człowieka do nowego życia. Czytamy o tym dalej w tym liście, o tym, że nie są już pod prawem ci, których prowadzi Duch Boży. A tym prowadzeniem przez Ducha jest życie w sposób, który podoba się Bogu. Jest wydawanie owocu Ducha Świętego. W miłości, w radości, w pokoju, w cierpliwości, w uprzejmości, w jedności, w łagodności, w dobroci, w wstrzemięźliwości. 9 elementów tego, czym jest owoc Ducha Świętego. I to jest to, czego nie mógł osiągnąć człowiek, który żył według prawa, który polegał na swoich uczynkach. A co osiągnął Bóg żyjący w człowieku? Uzdolnił go do życia dla siebie. A jak jest z tobą? Czy ty polegasz na swojej dobroci?
czy liczysz na to, że twoje dobre uczynki przeważą te gorsze? Czy polegasz na tym, że nikogo nie okradłeś, a nikogo nie zabiłeś? Pan Jezus nauczał o tym, że Boże prawo dotyczy nie tylko tego, co jest na zewnątrz, ono dotyczy tego, co jest w środku. Naszych myśli, naszego serca, naszych intencji. Przeklęty jest każdy, kto nie wypełnia wytrwale wszystkiego, co nakazuje prawo. Czyli kto chociaż raz kierował się nienawiścią czy chciwością. Kto kiedykolwiek kogoś nienawidził, komu zdarzyło się porządliwie patrzeć na drugą osobę, która nie jest jego mężem albo żoną, a przede wszystkim, kto nie uznał Bożego panowania. Bo to jest początek Bożego prawa. Żeby nie mieć i nie tworzyć sobie bożków. A to jest możliwe nawet, jeżeli nie kłaniasz się figurkom. Bo możemy myśleć, że tylko ci, którzy kłaniają się obrazom, figurkom, są tymi, którzy tworzą sobie innych bogów. Ale może uważasz, że jesteś panem swojego losu. Że ty tu rządzisz. Że nikt nie będzie tobie mówił, jak masz żyć. To jest postawienie siebie na pierwszym miejscu. Na tym miejscu, na którym powinien być Pan Bóg. Bo to On jest Panem naszego życia i naszym życiem powinniśmy Mu służyć. Bo Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Są dwie postawy. Albo pycha, poleganie na sobie i swoich uczynkach, albo skuducha. I wtedy Bóg okazuje łaskę. I kiedy człowiek polega na swoich uczynkach, Bóg będzie sądził go zgodnie ze swoim prawem, które jest bezlitosne. Ale kiedy człowiek okaże skruchę, wyzna swoją winę, zawierzy Jezusowi, otrzyma Bożą łaskę. Nie będzie już pod pierwszeństwem prawa, tylko pod błogosławieństwem Bożej łaski. I ten związek chrztu i przyodziania pokazuje nam też, kto może być ochrzczony. Bo jeżeli wszyscy ochrzczeni są przyodziani w Chrystusa, to chrzest jest dla tych, którzy uwierzyli. Którzy nie polegają na swojej sprawiedliwości, bo zostali usprawiedliwieni z wiary, ze swojej wiary. Usprawiedliwieni przez własną wiarę. Dlatego nie chrzcimy dzieci. Nie chrzcimy niemowląt, które nie mogą tego wyrazić sami. Nie mogą wyrazić swojej wiary. Nie mogą tego wyrazić za nich ich rodzice. W Biblii nie widzimy żadnego przykładu, w którym dzieci byłyby ochrzczone. Chrzest zawsze następuje potem, kiedy człowiek uwierzył. Bo w chrzcie człowiek wyraża swoją wiarę w to, że Jezus go zbawił. I robimy to przez zanurzenie. Nie robimy tego przez polanie wodą. Trudno byłoby to nazwać zanurzeniem, a takie jest znaczenie słowa chrzest. I z tego powodu chrzty w Biblii odbywały się nad wodą, a nie gdzieś przy jakimś naczyniu z wodą. Bo oczywiście można kogoś polać wodą, kiedy jest mało wody, ale trudniej kogoś zanurzyć w wodzie, kiedy jest bardzo płytko. I czytamy w jednym miejscu w Ewangelii Jana, w trzecim rozdziale, że Jan Chrzciciel, który także chrzcił w pewnym miejscu, które nazywało się Ainon, blisko Salim. I jest tam napisane, że chrzcił w tym miejscu, bo tam było dużo wody. Gdyby chodziło tylko o polanie, to nie musiałby aż tam iść, ale chodziło o zanurzenie w wodzie. Dlatego musiało być to miejsce, gdzie było dużo wody. Tak jak tutaj, mamy tutaj dużo wody. I ta forma chrztu wyraża także symbolicznie pogrzebanie i zbudzenie z Chrystusem. Symbolicznie ukazuje zjednoczenie z Jezusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. W Jego śmierci, czyli to, że nasza stara natura umiera i została pogrzebana razem z Nim. A z kolei powstanie z wody symbolizuje powstanie do nowego życia. Tak jak Jezus powstał z martwych, tak też ochrzczony jest powołany do nowego życia dla Boga. Już jest ubrany sprawiedliwość Jezusa, już jest uznany sprawiedliwym, ale jest powołany do tego, żeby w tym życiu przybliżać się do Bożego obrazu, do tego, jaki jest Jezus. Do tego, żeby zrzucać z siebie tego starego człowieka, czyli to swoje stare postępowanie i zakładać nowego człowieka, stworzonego według Boga, sprawiedliwości i świętości prawdy, jak mówi list do Efezjan. Bo chrzest nie jest finałem. Nie spotkamy się dzisiaj, żeby zakończyć jakiś etap, spotykamy się, żeby świętować początek drogi. To jest publiczne ogłoszenie, że Paweł chce iść za Jezusem, że stał się uczniem Jezusa. Tak jak na początku szkoły, kiedy uczniowie idą pierwszy raz do szkoły, do pierwszej klasy, mają pasowanie na ucznia. To jest początek drogi, początek przygody ze szkołą. Jezus mówi też swoim uczniom po zmartwychwstaniu, żeby czynili uczniami wszystkie narody i mieli to robić właśnie przez chrzest w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego,
i przez nauczanie przestrzegania wszystkiego, co on przekazał. Więc to też pokazuje, że chrzest trwa chwilę, ale potem jest cała ta reszta. Nauczanie czy uczenie się przestrzegania wszystkiego, co Jezus przekazał. To jest wędrówka ucznia przez życie, naśladowanie Jezusa. Na tej drodze też będą upadki, będą zdarzały się upadki. Ale musimy pamiętać i pamiętajmy o tym, że nie jesteśmy już pod prawem. Jesteśmy pod łaską. Mamy obrońcę w niebie. Mamy Jezusa, który jest wierny. Bóg odpuści nam grzechy, jeżeli będziemy je wyznawać, bo mamy obrońcę w Jezusie. A Bóg ma moc do tego, żeby nas zaprowadzić aż do końca tej wędrówki. Więc nie jest to samotna wędrówka. Paweł nie wychodzi teraz, nie wyrusza teraz sam. Idzie przez życie z Bogiem. Ale idziemy też razem z Nim. Idzie razem z innymi. I widzimy to z kolei, kiedy w Jerozolimie ochrzczone zostało 3000 osób. To było na początku dziejów apostolskich, kiedy na nich wstąpił Duch Święty, na pierwszych uczniów. A potem Piotr wygłosił kazania i nawróciło się 3000 osób, którzy zostali ochrzczeni. I czytamy o tym, że zaraz po tym chrzcie trwali w nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Czyli nie wrócili do siebie, nie zaczęli działać każdy sobie po swojemu, tylko chrzest wyrażał to, że zostali włączeni do lokalnego kościoła. I oczywiście ten, kto jest nawrócony, już jest częścią kościoła Jezusa na świecie, ale ten chrzest wyraża także włączenie do lokalnego kościoła. Dlatego jesteśmy tutaj razem z Pawłem. Dlatego Paweł nie wchodzi do wody sam. Paweł staje się dzisiaj częścią formalnie kościoła baptystów w Opolu. I my tutaj jesteśmy razem po to, żeby cieszyć się z nim z tego powodu, żeby być świadkami tej deklaracji, modlić się o Boże prowadzenie na każdy kolejny dzień, ale chcemy także i będziemy w tym towarzyszyć, w tej wędrówce. Przez trwanie w nauce, przez wspólne życie, zachęcając siebie, praktycznie pomagając, przez udział w stole pańskim, który przypomina nam wszystkim o tym, co jest podstawą naszego zbawienia, w kim jest nasza nadzieja. Przez wspólną i wzajemną modlitwę chcemy w tym towarzyszyć. Wszyscy, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusie, przyodziali się w Chrystusa. I w życiu każdego, kto przyodział się w Jezusa, był taki czas, kiedy był w niewoli, aż objawiła się wiara, która uwolniła z tego przekleństwa. I usłyszymy teraz, jak wydarzyło się to w życiu Pawła. Więc zapraszam teraz Pawła tutaj do przodu, żeby o tym opowiedział.